Joanna Gamborska, koordynator Nagrody Młodych Dziennikarzy imienia Bartka Zdunka. Jesteśmy w Teatrze Groteska przy ulicy Skarbowej 2 i właśnie nadszedł ten moment, na który pracowaliśmy przez pół roku. Zaczyna się 7. edycja Nagrody Młodych Dziennikarzy imienia Bartka Zdunka. Tradycyjnie organizatorami Nagrody Młodych Dziennikarzy są Dziennikarskie Koło Naukowe, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polski. Galę poprowadzą dla Państwa Katarzyna Wysocka i Adam Ponka. Dobry wieczór Państwu. Drosz, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jaka jest idea konkursu Nagrody Młodych Dziennikarzy imienia Bartka Zdunka? Po pierwsze odkrywanie młodych talentów dziennikarskich, ale prawdziwych dziennikarzy. Tych, którzy traktują pracę dziennikarza na serio, w tym właśnie takim młodzieńczym idealizmem i pasją, co powinno towarzyszyć każdemu dziennikarzowi całe życie. Czyli żeby, jak mówił patron naszej uczelni, służyć prawdzie i służyć dobru. Czyli bycie dobrym dziennikarzem to nie znaczy tylko, żeby mówić prawdę i być obiektywnym, ale bycie dobrym dziennikarzem oznacza również kochać człowieka, czyli tak pokazywać świat, żeby w tym wszystkim była głębia człowieczeństwa pokazana, odkrywanie właśnie tego, co jest ważne dla nas wszystkich, odkrywanie tego piękna, które tkwi w ludziach, w nas, wokół nas, żebyśmy mogli odkrywać wspaniałe wzorce, żebyśmy mogli widzieć właśnie wspaniałe wartości przekładane na życie codzienne. Tego duetu słucha cała Polska. Czas na lepszą połowę gali. Inicjatywę roku wręczą Jacek Tomkowicz i Robert Karpowicz, redaktorzy RMF FM, prowadzący audycję Lepsza Połowa Dnia. Mam takie jedno przemyślenie odnośnie tej gali. Wczoraj do tego doszedłem, to bardzo filozoficzne przemyślenie. Doszedłem do wniosku, czym jest starość. I starość jest wtedy, kiedy na gali Nagrody Młodych Dziennikarzy zamiast nominacji wręcza się nagrodę. Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie czuję się staro, bo nie. Natomiast czuję się dojrzały, bo to jest pierwsza gala, na którą zostałem zaproszony. Bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast przechodząc do tego wyjątkowego wyróżnienia, inicjatywa roku, to ja może pozwolę sobie przeczytać uzasadnienie, a Jacek poinformuje, kto otrzyma tę nagrodę. Za oryginalne i nowatorskie rozwiązanie promujące ideę czytelnictwa oraz przedstawienie wartościowych treści w sposób staranny i rzetelny z profesjonalnym wykorzystaniem możliwości nowych mediów. Nagrodę w kategorii Inicjatywa Roku otrzymuje Marcin Okoniewski. I nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zapytali, czy wybierasz nagrodę, czy sejf numer 7. Jeśli chodzi o dziennikarstwo, jest to zawód, który no, można uprawiać na różne sposoby. Ja znalazłem jakiś swój sposób poprzez książki. Wydawało mi się, że to nie jest właściwa droga, ale jak się okazuje, no, znalazłem tą swoją niszę, znalazłem ten pomysł na siebie. No i skoro dostałem tą nagrodę, to okazuje się, że chyba muszę być wiarygodny i prawdziwy w tym, co robię. A to oznacza, że robię to z pasją i tak przyznaję się, robię to z pasją i życzę Wam tego samego, żebyście odnajdywali swoje pasje, no i poszukiwali samych siebie. Trzymajcie się, dzięki. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get lucky. Yeah, yeah, yeah.
reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Jaką pracę pan nadesłał na konkurs? Wysłałem reportaż pod tytułem Rodzeństwo. Jest to reportaż o rodzeństwie z ziemian kaszubskich, które choruje na SMA, rdzeniowy zanik mięśni. To było duże wyzwanie, żeby nagrać taki materiał? Tak, dlatego że to jest rodzina, która pierwszy raz udzielała w życiu wywiadu, więc ta rozmowa była trudna. Na początku, jak przyjechałem, nie chcieli, żebym ich nagrywał. Musieli sprawdzić, kim ja jestem, czego od nich chcę. Dopiero podczas drugiego dnia zgodzili się, żeby porozmawiać przed mikrofonem. No i to była naprawdę fantastyczna praca. Bardzo im dziękuję za to, że opowiedzieli o swoim życiu codziennym. I właśnie zaraz do nich napiszę, że ten reportaż także spodobał się tutaj jury. Czy wysyłając pracę miał pan na myśli to, że ten reportaż wygra, czy po prostu chciał pan spróbować? To znaczy wiedziałem, że na pewno ten reportaż będzie pasował do tego konkursu, jakoś tak intuicja mi to powiedziała, ale absolutnie robiąc akurat reportaż ten, nie sądziłem, że to może być nagrodzone, więc tylko miłe zaskoczenie i bardzo się cieszę, dziękuję. Kwiatkowska, Czwórka, Polskie Radio. Jaką pracę pani nadesłała na konkurs Nagrody Młodych Dziennikarzy imienia Bartka Zdunka? Wysłałam reportaż pod tytułem Nieulotne, czyli historię pierwszej polskiej stewardesy Zofii Glińskiej, która nie była tylko stewardesą. Jej losy są bardzo pogmatwane, bardzo zawiłe, ale przede wszystkim świadczące o tym, że była bardzo wartościowym człowiekiem, bardzo wartościową kobietą. Do zobaczenia za rok!